Cześć, witajcie. Dzisiaj jedziemy, jest godzina 8 rano. Godzina nietypowa jak dla Wenus. 3 godziny w ogóle spałam, także pewnie po drodze zasnę. Jedziemy na lodowiec, w stronę lodowca, nie na sam lodowiec, ale w stronę lodowca Snæfellsjökull. To jest na półwyspie Snæfellsnes. Około 300 kilometrów. Dzisiaj zrobimy może trochę nawet więcej, z 500 może zrobimy 10 kilometrów. Zobaczymy, przed nami będą miejscowości i jedną z nich na pewno jest Olasvik, na pewno jest Grundarfjordur. Będziemy przejeżdżać i będę nagrywać dla Was film. A zobaczcie, jakie piękne chmury są przed nami. Bardzo ładnie to wygląda, są to chmury takie od wilgoci, bo wczoraj padał deszcz, a dziś mamy słońce i cała wilgoć podeszła do góry. To jest dość częste zjawisko tutaj na Islandii. W ogóle tam, zobaczcie, widać górę Esja, gdzie się wchodzi, to piękne zielone miejsce. Tam bardzo ładnie dziś na pewno też jest. Jest sobota i zapewne dużo ludzi będzie chodziło dzisiaj na piesze wycieczki lub na właśnie wycieczki samochodowe. Jest to dość popularny sposób spędzania czasu na Islandii. Widzicie krater Eldborg, który wybuchł ostatnio jakieś 5000-6000 lat temu. Jest głęboki na 50 metrów i średnica tego krateru jest 200 metrów. Także jest to bardzo ciekawe, fajna rzecz i tam widać następny jakiś właśnie krater. Jedziemy sobie do przodu i podziwiamy piękne widoki. Jest przepiękna pogoda. Chociaż tu już trochę zaczęło wiać wiatrem i no właśnie, trzeba mieć ze sobą ubrania ciepłe, także mamy. I jedziemy, zobaczymy, co nas czeka dzisiaj na tej wspaniałej wyprawie. Ciekawe miejsce. Zobaczcie, widać lodowiec, do którego zmierzamy. Z
słychać ptaki, a my idziemy w poszukiwaniu fok. O, widać, są główki, pływają. Foki, które zamieszkują właśnie tutaj obrzeża Islandii. I właśnie to z tych fok są słynne robaczki w rybach. Zobacz, jaka fajna plaża, biały piasek, co jest niezbyt często spotykane na Islandii. Taka cisza, spokój. Cudownie jest, cudowne miejsce. Czy wy zobaczycie foki, tego nie wiem, ponieważ GoPro nie robi zooma, ale jeśli ja zobaczę jakąś foczkę, to wam dam znać. Raczej na brzegu ich nie będzie, ale zobaczcie też, ile różnego ptactwa pływa. O, tam są foki, o tak, jakby to tak zobaczyć, tam dwie głowy są. To miejsce przypomina lagunę, chociaż to nie jest laguna, ale dziś jest tak piękne, kolory są cudownie dziś jest, że można by sobie wyobrażać, że w ogóle tu jest super ciepło i na takiej, przy jakiejś lagunie jesteśmy. Tak, a mój brat ze swoją lufą robi przepiękne zdjęcie. Zobaczyliśmy, dwie foki siedzą tam. Trzy nawet się grzeją na słońcu. Jedna, dwie i trzy. Na razie trzy widzimy. Idą po glonach i powiem wam, śmierdzą jak krowi nawóz. Ile much. Są i foki. Jeden, dwa i trzy. Czwarta głowa wystaje. Są foki. Kaczki, ptaki najróżniejszego rodzaju. Jest bardzo ładnie, ale wam powiem, jest dość chłodno. Ale bardzo ładnie jest. Zobaczcie, kaczki, które wyglądają jak kamienie. Ja ich nie zauważyłam wcześniej. Nagle powstają. Są dzikie, nieprzyzwyczajone do ludzi. Ale właśnie szłam, już zawracałam i patrzę, że tu kamienie nagle się podnoszą. Kamienie, które same wędrują. Tu jest jak na Karaibach. Nie, naprawdę jest cudownie, jest tak wspaniale dzisiaj, przepiękne miejsce jest. Jestem pod jego głębokim wrażeniem, naprawdę. Fajnie by było, gdyby te plaże były cieplejsze i by można było tutaj się opalać. To te małe ptaszory się tak drą z czerwonymi dziobami. Tu widać jeden, drugi. Pośród kamieni słabo widoczne są, ja wiem. No ale niestety inaczej nie da rady. Plaża pachnie bardzo mocno glonami, ale wam powiem, jest to bardzo specyficzny i bardzo ciekawy nawet zapach. Tych glonów jest tu bardzo dużo. Ogólnie glony można jeść, spożywać, są bardzo zdrowe. Powinno się jeść glony. Może nie takie zebrane tu, bo te już są pogniłe, ale takie świeże są jak najbardziej jadalne. Co do roślinności Islandii, to mogę wam pokazać. Tutaj rośnie taki kwiatek koniczynowaty, ale to ja nie wiem, czy to jest koniczyna, to chyba nie jest koniczyna, nie pamiętam nazwy i widzę, że tu jest go dosyć sporo. On jest antyseptyczny.
tego co się ostatnio doczytałam, widzę, że jest tu go dość dużo. Czyli można byłoby go nazbierać i nie wiem, czy nalewkę jakąś z niego się robi. Mam książkę właśnie o tych roślinach najróżniejszych tutaj. Zobaczcie, tutaj jest inna wersja, bardziej różowa. Są też takie kaczeńce, które też mają swoje właściwości. Piękny teren, czyjeś pole, czyjeś tereny. Wspaniały. Wspaniale jest to, naprawdę jestem pod wrażeniem tego miejsca. Bardzo mi się tu podoba. Takie zaprzeczenie w ogóle tego wszystkiego, co się widzi na Islandii, ponieważ ten żółty piasek powoduje, że ja mam wrażenie stojąc tu, że powinno być cieplej, że tam właśnie jest cieplej, ale niestety powiem wam, jest zimno i dość mocno zmarzłam, może nie dość mocno, ale czuję, że jest chłodno. I to ubranie termiczne, które mam na sobie, powiem wam, że świetnie działa, naprawdę, mogę wam je polecić. Jest warte swojej ceny, ponieważ nie należy do najtańszych, ale jak się na to spojrzy z perspektywy, że będzie ciepło, jest po prostu cudowna rzecz, którą właśnie kupiłam po to, żeby mieć pod namiot i spać w tym właśnie w namiocie. Ponieważ jest to tak uniwersalne, że wiadomo, jak się idzie pod namiot, to się nie modeluje ani stylizuje. No i można w tym spać, a potem można w tym jechać. Także mówię, jeszcze muszę dokupić sobie jeszcze spodnie do mojego drugiego kompletu bez kaptura i wtedy bym miała dwa zestawy. Widzicie, tutaj są foczki, które było widać. I faktycznie było widać te dwa rodzaje tych fok. Fajnie, że właśnie można tu przyjechać i sobie je obejrzeć. Widzicie, foki to są też te, które koło Polski widzę są. Obydwa rodzaje. Podjeżdżamy do pięknego miejsca, gdzie jest wodospad. Wodospad Bjarnafoss, który ma legendę, że tutaj stoi kobieta z gór koło tego wodospadu. Zobaczcie, jakie piękne bazaltowe skały otaczają ten wodospad. Choinki, piękny teren. W tej chwili nie widać wulkanu, nie widać lodowca, ale widać właśnie coś po wulkanicznym, jakąś taką krater jakiś znowu. Też widać sporo mniejszych wodospadów o tam i tu. Jest tu bardzo ładnie, naprawdę ślicznie. Jesteśmy w Budir, właśnie tam jest ten wodospad, który przed chwilą widzieliście. Jest to wieś i co jest ciekawe, to jest właśnie atrakcja, ponieważ ten kościół jest znany z tego, że udzielane są w nim śluby, a obok w tej wsi stoi jeden jedyny dom, który jest hotelem. Także jest to taka ciekawostka, jeśli chodzi o to miejsce tutaj.
widać piękny lodowiec, jesteśmy coraz bliżej, chociaż wam powiem, że w tej chwili efekt będzie najlepszy, bo później już będziemy tak blisko, że go za bardzo nie będzie widać, ale jak widzicie, jest okazały i to jest ten lodowiec, który widać ode mnie z okna z domu i czasami na Instagramie możecie też zobaczyć widok, zachód słońca, przepiękne zachody słońca. I za mamusią pobiegły, tak, za mamusią. Doczłapałam się, ale nie mam siły. Strasznie, w ogóle zero kondycji, masakra. Wielki klif powulkaniczny. Ptaki tu mieszkają, jak widać. Bardzo dużo ptaków. Idę dalej. Kochani, dotarłam do cudownego miejsca. Do pięknej jaskini. Zobaczcie, gdzie jestem. Piękne miejsce, grota. Woda wycieka nie wiadomo skąd, daleko, daleko. Jest tu strasznie też wysoko. Pióra nawet spadają ptasie. Miejsce jest niesamowite. Piękny twór natury. Bardzo ciężko tu wejść, ale jednak się udało. Zobaczcie jeszcze chwilę. Przepiękne miejsce, jaskinia z wodą, z wodospadem, aczkolwiek dość trudny teren, chociaż nie aż tak trudny, jak wyglądało, że był. Wcale nie było tak źle. Pięknie było, pięknie. Piękny wąwóz wytoczony przez wodę, która właśnie wypływa prosto z lodowca tutaj. Zobaczcie, jak ta pięknie to wyrzeźbiła. Niesamowite, naprawdę niesamowite miejsce. Polecam odwiedzić wszystkim, którzy przyjeżdżają do Sniper's Nest tutaj na ten wysep. Wspaniałe miejsce, naprawdę. Jesteśmy w miejscu, gdzie pełno ptactwa lata, kryja. O, gdzieś nad głową miałam. O, z kijem jestem, żeby mnie nie atakował. Spierdzielaj! Idź! Cz, cz. Idź, idź! Idziemy dalej. Aż tęcza jest na górze, zobacz. W jakim miejscu dziwnym. Tu widzicie, tęcza jest. Niesamowite. Pierwszy raz widzę tęczę w takim miejscu. I gdzie te ptaki, no? Atakują! Atakują! Trzeba być gotowym! Mówiłam wam nieraz o tych ptakach. One są niebezpieczne, bo po prostu lecą do twarzy. Dalej. Zapach morza, coś wspaniałego. Naprawdę bardzo dobra energia, super pozytywnie. Ale idziemy do następnego klifu, bo to nie tu. Zobaczcie, to jest loa, która wydaje bardzo specyficzny dźwięk. Gul, 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 gul. Nie, a jak ona robi?
tu. Nie wiem, jakoś tak dziwnie właśnie ona wydaje z siebie dźwięk, jak leci taki butelkowy. Zobaczcie, jak sobie siedzą mewy. O, jakie piękne miejsce, jaka dziura, wspaniałe miejsce. Świetnie jest. Bazalt, kamienie i mewy. Leci taka wielka mewa do domu, przyleciała. No nie do domu, poleciała na zakupy, ale jest wspaniale, cudownie naprawdę dziś. Jedziemy do następnego punktu, z tym już się żegnamy, wspaniałym miejscem. No i przed nami znowu będą ptaszory. Mam nadzieję, że uda się przejść bezproblemowo. Ptaki Hitchcocka. Co za ptaszory. Fajne są, ale niebezpieczne. O! Myślałam, że siadłam i się wystraszyłam ja. Jakoś chyba przebrnęliśmy przez ptaki Hitchcocka. Piękna czapa lodowca. My jedziemy dalej. Ja już jestem trochę zmęczona, ale zobaczcie, jaki piękny jest dzień i nie można być zmęczonym. Jedziemy dalej i przed nami też jakaś skała wystaje. Ciekawe, co to jest. Przepiękny widok. Niesamowite, jak lawę widać. Zobacz, jak tam lawę widać. Super. Jaka płaskość tutaj terenu jest. Lodowiec. I widać, jak jest ciepło, ale wieje chłodny wiatr. Ale niesamowicie jest. Zauważyłam taką jedną ciekawą rzecz, że jak się schodzi, to się wydaje, że jest strasznie daleko, a później jak już się zejdzie, to człowiek myśli, przecież to było tylko kawałeczek, że wcale tak daleko nie było. O, ale tu jest pięknie, wow, wow, ale miejsce, ale miejscówka. Cudowne miejsce, Lundrangar. Zobaczcie, ile mew. Wow. Ale cudownie mi tu grzeje słońce. Ptaki latają. Mój brat właśnie powiedział, że nie wie, czy to są mewy. Być może to jest inny ptak, który nawet do 50 lat żyje. Niesamowite miejsce. Pełen relaks. Wspaniale jest. Ale czas iść dalej. To idę. O! Bardzo ciekawe miejsce, jaka czarna lawa, wylana setki tysięcy lat temu.
I tu skała, która jest potężna, stoi, tam widać ludzie idą sobie, tacy malutcy się zrobili, a skała w sumie się nie wydaje wielka. Ale woda, która jest turkusowa, w moim ulubionym kolorze, przepraszam, jednym z ulubionych kolorów, naprawdę robi wrażenie to miejsce. Dupalon Sandur. Bardzo silne prądy morskie, morze zapada się nagle, niebezpieczne fale. Wypłynięcie w morze może być bardzo niebezpieczne. Po polsku ostrzeżenie, jak miło. Widzicie, lodowiec jest tu, a my gdzie jesteśmy? My jesteśmy... Dziwna mapa, nie zaznaczyli, gdzie się znajdujemy. Aha, czyli zaznaczyli tak, że nie widać, tu jesteśmy. Pierwsze łazienki, które spotykamy po drodze. Zobaczcie, ile cudownej lawy tu jest. Nie ma to jak lawa, która widzicie jest tutaj wszędzie i nie tylko w Reykjanes. Tu ja widzę, jest bardzo dużo tej lawy, także można podziwiać. I przed nami jakieś części czegoś. Zaraz zobaczymy, co to takiego tam nam się ukazuje. Zobaczcie, jakie zardzewiałe części są. Są to części statku trawlera, który 13 marca 1948 roku się tu rozbił, a jego części są nadal na plaży. Zobaczcie, jakie kawałki najróżniejsze. To cały czas tu jest, cały czas tu leży i można to podziwiać i to jest na pewno sponiewierane przez wiatr, przez fale, bo na pewno woda tu też jest, jak jest przypływ. Widzicie, jakie części. Był na pewno jakiś maszt. Mocno pordzewiałe. Bardzo ciekawe. Piękne, naprawdę niesamowite miejsca gdzieś odwiedzamy. Zobaczcie w ogóle, jak te lawy, wszystko, te skały wyglądają. Do tego te fale. Cudowna plaża. Zapach morski, glonowy. Zupełnie jak na Księżycu, na Marsie. I powiem wam, że NASA, właśnie NASA, jak już testują te wszystkie chodziki, które będą wysyłane na Marsa, oni przelatują tutaj do Islandii z tymi urządzeniami i testują je właśnie tu na Islandii.
bardziej glony, świeże gloniki. I zobaczcie też, jaka piękna, czysta, kryształowa jest woda. Woda morska. I tam rośnie właśnie glon, który można jeść. Nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale są to glony, które można zjadać. O, mają takie małe kuleczki. Nie wiem, jak to się je, ale można jeść. O tym, że miejsca są wyjątkowo niebezpieczne, może świadczyć fakt, że tu się znajduje koło ratunkowe. Gdyby ktoś w tym pięknym, cudownym miejscu został porwany przez wodę. Ta woda, widzicie, bardzo głęboko wchodzi w ląd, o czym w ogóle świadczą te części statku. Być może ona tak dotąd wchodzi. Także jeszcze jak są jakieś roztopy czy coś, to na pewno tu jest bardzo mokro. No, powiem wam, że ja już jestem mocno zmęczona. A mój brat powiedział, że to dopiero połowa trasy. Także nie wiem, jak to będzie dalej wyglądało. No, ale staram się, próbuję i wiem, że mam chodzić. Także idealny sport. No, a teraz czekam, gdzieś poszedł. To sobie z butów kamienie wytrzepię. Wspaniale jest, łączę się z naturą. Energia ziemska wchodzi do mych stóp, do mojego ciała. Tak powinno się właśnie co najmniej pół godziny dziennie spędzać czas, dotykając ziemi, dotykając właśnie podłoża. Możecie o tym posłuchać, dowiedzieć się. Jest to właśnie, jest to bardzo ciekawe. Oj, piękna koniczynka przede mną sobie tutaj rośnie.